Hej, witam was jeszcze tak na szybko, na samym początku, tak jak obiecywałem wam ostatnimi czasy, że pochwalę się moimi dodatkami. Tak specjalnie wziąłem je wszystkie, po prostu zebrałem te, których używam. Jeśli czegokolwiek bym zapomniał, to dopiszę to w opisie filmu. No i teraz przedstawię wam po prostu moje dodatki, których ja używam. No to wykrywacz herosów, to każdy wie, o co chodzi. Wykrywa herosów tam z paru kratek. Procentownik HP i EXPA, no to również pokazuje nam tutaj, ile mamy i EXPA i procent w HP. Minutnik, a nie, przepraszam, o, teraz. Show EQ, no to rzecz jasna pokazuje EQ towarzyszy, przeciwników, klanowiczym. Super sprzedawca, po kliknięciu ikonki po prostu łapie nam całą torbę przedmiotów, które chcemy sprzedać. Klawiatura eliksirów, to wam zaprezentuję. Mamy tutaj konfigurację, na przykład dajemy sobie tego miksa, zaznaczamy sobie zapisz, ok. I teraz mamy pod jedynką, używa nam tej miksturki, tak? Jak sami moglibyście zobaczyć, teraz nie jestem zraniony, ale jakbym był, nie miałbym pełnego zdrowia, to byście zobaczyli. Dalej, zjadacz złota. Gdy lotnie nam złoto, na przykład z takowej goplany, naciskamy sobie tutaj prawym przyciskiem myszy i złoto nam się z ekwipunku zjada. Nie tylko z goplany, ale każde złoto. Minutnik NISI to jest właśnie taki minutnik, można go sobie konfigurować. Ja, tak jak właśnie wam powiedziałem, wziąłem sobie, zebrałem wszystkie dodatki, przeinstalowałem po prostu na innej przeglądarce, odpaliłem i wszystko mam zresetowane. Dalej. Dlatego nie mam nic poustawiane. Minimap plus, no to mamy taką ładną minimapkę, możemy ją sobie również ustawiać wszystko, wyglądy, kolory danych postaci, przedmiotów. Na mapie, które się znajdują, informacje tutaj również pod czym chcemy wyświetlać. Ja zawsze sobie brałem pod także zamykamy sobie. No i mamy taką minimapkę, która nam wszystko ładnie pokazuje. Quick Group jest to dodatek, gdy zaprasza cię ktoś do drużyny, to automatycznie ci to akceptuje. Ewentualnie jest jeszcze druga opcja w tego dodatku. Po naciśnięciu K dodaje ci do drużyny. Nie musisz podchodzić i klikać zaproś do drużyny, tylko robi ci to po naciśnięciu klawiszu, co jest bardzo moim zdaniem wygodne, bo jak masz dużą ilość członków do zaproszenia do drużyny, to po prostu przychodzisz i wszystko KKK i tyle. Speedseller, no to po naciśnięciu danej kolumny, na przykład tutaj, ja mam, naciskam podczas sprzedawania Shift, naciskam kolumnę i cały paseczek ten mi właśnie zaznacza do sprzedania. To też jest przyjemny dodatek. Change Server, no to tutaj mamy do zmiany postaci. O, mamy tutaj goplany, to może coś lotnie albo trochę mnie ubije, no niestety. Niestety nie, także nie pokażę wam działania ani jednego, ani drugiego dodatku. No i ten change server właśnie nam zmienia nam postacie. Między wszystkimi światami możemy sobie ustawić ten dodatek, tylko trzeba mieć go tak na każdym świecie, żeby z danych światów na ten, a jeśli chcemy tylko z tego światu na przykład na wszystkie inne, to można mieć tylko na jednym. Dalej, KTOG to jest bardzo fajny dodatek do robienia questów dziennych jak najbardziej. Zaznaczamy sobie tutaj i jedyneczką na przykład i za pomocą klawiatury wybieramy dialogi podczas rozmowy z NPC. Dalej, co my tu mamy? Ładniejszy log walki. No to po prostu jest ładniejsze, bardziej takie czyste. To był. Czekajcie. O! Jeden dodatek za dużo zainstalowałem. Tu mamy ten change server. Tego używam ja. Dalej, AIL EXPA. Podczas zaatakowania mobka, to postaram się wam to pokazać. Hyc, zbijamy i tu nam wyświetla właśnie ile EXPA dostajemy. O, i teraz wam pokażę. Mamy tutaj złoto. Naciskam cyk, zjadło. Także tak dodatki działają. Dalej, podświetlenie postaci, to sobie wybieramy podświetlenie, ja sobie tutaj nie wybieram, bo no mówię, nie chce mi się za bardzo tego robić teraz, ustawiać się z tym, bawić. Titan Helper, podczas bicia Tytana pokazuje nam, czy są aury rzucone, jeśli Tytan przygotowuje się do jakiegoś swojego ciosu specjalnego, to też mamy wyświetlone, ile procent jest załadowane tego ciosu. Naprawdę bardzo przydatne dla wszystkich bijących Tytany.
tytanów. No i dalej zakon równowagi. Automatycznie po wejściu na mapkę albo po znalezieniu się niedaleko punktu związanego z zakonem równowagi wyskakuje nam to niczym wykrywacz herosów. Naprawdę też przydatny, jak ktoś robi zakon. I autofight turowa, czyli podchodzimy sobie i przyciskiem z klawiatury, pokażę wam tutaj, mam myszkę, żeby nie było, naciskamy i nam łapie walkę. I jest to walka turowa, nie automatyczna, dlatego też jest to dość ciekawe. No i jeszcze co do tego rogu walki, bo mi się w tym momencie przypomniało, gdzie to jest ładniejszy log walki, podświetla również efekty, na przykład od zimna jest na niebiesko, od błyskawic na żółto, jest dotykanioła, to jest na, tam na fioletowo, no i tak dalej, ładnie wszystko pokazuje, klątwa na czerwono jest zaznaczana, żeby to było wszystko bardziej przejrzyste, widoczne. No i to w sumie to tyle, jeśli chodzi o moje dodatki i zapraszam do odcinka. Hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony ja, Ali, a to kolejny odcinek z Margonem i w tym odcinku mam zamiar poekspić sobie na komnatach, zakładamy moje piękne błogosławieństwo, żeby nam się łatwiej ekspiło i żebyśmy w ogóle dali radę tutaj poekspić. No i sobie lecimy powoli tutaj z tym ekspem. Nabiłem 161 level, no i powiem wam tak, nie wiem jak to będzie wyglądać, jak sami widzicie, no ciężko jest z tym ekspowiskiem. Muszę większość grupek w ogóle lać na turowej walce. A w sumie wiecie co, chyba sobie przejdziemy na tego kostka. Napiszę idę i sobie pójdziemy na kostka. Może spadnie nam coś ciekawego. Tylko jeszcze tutaj zbijmy sobie parę grupek. Wbijmy te parę procent. No i powiem wam tak, zbliżamy się do tego 167 dużymi krokami. No i mam nadzieję, że ten level przyniesie mi wiele radości, szczęścia, korzyści i miliona monet, dosłownie, bo po prostu robię sobie postać na ten przedział, żeby mieć możliwość dużego zarobku. Jest wiele elit drugich na tym przedziale, tak samo wielu, wielu herosów, no i mam nadzieję, że to będzie moja droga do sukcesu, żeby po prostu tak w ten sposób się dorobić. No i dobra, nie, żeby nasz kompan z drugiego świata nie czekał, ja robię krótkie cięcie i widzimy się na kostku. Dobra, także mamy tego kostka. Mamy tego kostka i czekamy. Chyba będziemy bili już. Tak, już bijemy. Napiszemy sobie dzięki. Okej, dzięki. I jaki lot? Heroik i unikat. Dobra, łapiemy sobie heroik, którego nie złapiemy. I lognijmy sobie na E2. Jest E2. Bijemy sobie E2. No i cyk. I lecimy prawdopodobnie bić tytana na Dionizos, bo tak mnie poprosili, żebym na zastępcy wszedł i zbił. Także zobaczymy. Dobra, kończymy bić Zonsa na zastępcy i zobaczymy jaki locik będzie, zobaczymy, w ogóle coś mi się tu zbugowało, bo biję go specjalnie na innej przeglądarce, żeby mi dodatków nie wywalało i mamy gównolot, złapiemy, coś tam może zarobi, napiszemy ładnie, dziękuję. I dobra, i wracamy na komnaty, tak. Jeszcze przed komnatami zbijemy sobie E2, która nic nie dała. I teraz możemy już z czystym sumieniem lecieć na komnaty. Zobaczymy, ile tutaj w ogóle procent zdołamy nabić, bo ten mój mak, no mówię. Ja za bardzo umiejętności na niego nie ogarniam. Zastanawiam się, chyba lepiej będzie ekspić z błyskiem i z zimnem, bo tarczy też żadnej nie mam, tak jak mi wszyscy radzili, że exp z tarczą, ale nie mam po prostu tarczy. Tak samo pompkę mam na setne. No to się tutaj dziwić, że jest bieda, naprawdę, no muszę ogarnąć sobie jakiś ekwipunek, bo to jest dramat, to jest po prostu dramat. I aż mi jest smutno, bo ja bym sobie już poekspił fajnie tą postać, wbiłbym sobie już ten 167, żeby móc sobie założyć w pełni ten ekwipunek,
Byłbym zadowolony, latem sobie po dwójkach, za herosami. No a nie mogę. No i co zrobisz? No nic nie zrobisz, no. No niestety, no nic nie zrobisz. Jestem w ogóle ciekawy, pewnie nawet nie dałbym rady tej grupce dłużej. Można. Tak, pewnie nawet bym tej pierwszej, takiej większej grupce nie dał rady. Tej po lewej stronie. Zaraz wam w sumie ją pokażę, bo będziemy tam szli. I prawdopodobnie spróbuję się z nią. Może jakiś cud nastąpi i dam radę. Naprawdę się cud wydarzy i będzie grupka pokonana. Bo tak to no nie mam szans po prostu z tą grupą. Już raz na niej padłem, pamiętam, niewiele zostało HP tamtej grupce. Ale no jednak, ale jednak zostało. I to jest ten problem, że jednak zostało. Jakby chociaż raz mi wyszło, raz bym ubił tamtą grupkę, to co innego. Ale ja ani razu jeszcze nie ubiłem. Chodzi mi o tą grupkę tutaj. Tej z łowcami nawet, chociaż tą z łowcami może bym prędzej dał radę, bo tamci wojownicy po prostu tak mnie klepią, a ja mam niby ściankę, nie? Mam ściankę, mam leka. No niby jest to jakieś wyjście, a tutaj no niestety ścianka na tych wojownikach zbyt wiele, że tak powiem, nie robi. Także spróbujmy się z tą grupką. Pewnie już nie żyję, na starcie zbiję tego maga. Dobra, i spróbujmy tą ścianką. A, nie mam many. Tyle, jeśli chyba chodzi o walk. Chociaż czekajcie. Lodowy, ubij go. Jeśli nie będą wchodzić przebicia. No właśnie. No niestety, mamy jakiś śmieciowy unikat. No i dwóch zostało. Także no. Co by tu zrobić teraz? Chodźmy sobie, przejdziemy po dwójkach. No bo coś zrobić trzeba, nie? Na tych komnatach średnio to idzie. No mówię, dużo osób mi zarzucało exp z tym, exp tamtym. No tak, tylko jakbym miał, no to bym expił z tym. Ale no jak nie mam, no to nie wyczaruję, nie? To jest ten problem, że po prostu nie mam tych itemków, z którymi ja bym chciał expić. Bo ja bym chciał expić sobie, kurde, już... Ja bym sobie takie heroiczne EQ zrobił, że ja bym tam na 150... siódmy dał radę, tak? Na tych komnatach. I to ze wszystkimi grupkami. Okej, będziemy sobie w ogóle jeszcze bili łowkę. No to odcinek niezły z tytanami. Mi tam się podoba. Będzie drugi tytan, a później może jeszcze nawet kic, ale raczej kica, raczej na kica bym nie liczył. Bo to jest tak, że niby grupka może być, ale jej jednak nie będzie, nie? Tak to mniej więcej wygląda. Dlatego no chciałem sobie poekspić tego maga. No i widzę, że muszę po prostu jeszcze domęczyć go na apce. Muszę domęczyć go na apce. I 163 wbić. Wtedy nowe EQ założę jakieś. No i ten problem jest z tą pomocniczą bronią. I to spory problem jest z tą bronią pomocniczą, bo... No brakuje mi dużo, dużo jeśli chodzi o tą broń pomocniczą, bo ja mam 161 level, a mam broń na setny, tak? Pomocniczą, rzecz jasna. Czyli no, połowa obrażeń to jest na setny poziom, a nie na 160, tak jak mam broń na przykład. No to jest akurat naprawdę duża, duża różnica. I myślę, że jakbym miał choćby tą heroiczną pomkę z Atali na 150, za którą będę musiał latać tak czy tak, bo i rękawice, i hełm mi się przydadzą z niej pewnie, to jednak byłaby duża różnica, jakbym miał tą pomkę, a jakiej nie mam. Będę musiał popytać, czy ktoś może ma jakieś bronie pomocnicze, czy to z Adariel, czy to z właśnie Atali. Prędzej z Atali by mieli niż z Adariel. Bo nie wiem, czy ktoś tam na Adariel stoi w ogóle. Wiem, że ja będę musiał chyba stać. Bo będę coś tam sobie składał pewnie zbroję w przyszłości. Także będę składał sobie zbroję w przyszłości. Niestety znaleziono, ale Demonisa nie na tym serwerze. Tylko na Dionizos. Dobra, bijemy sobie tutaj cyk te parę grupek. No, żeby pieniążki zarabiać, bo to bida. Bida, trzeba... dużo pieniążków zarobić teraz. No i dobra, okej. No i tu mamy dwójkę jeszcze. No i demka nie ma, z tego co na razie widać.
Sprawdźmy sobie jeszcze przedsionek i sypialnię. Bo tak to siedziba. No nie no, w siedzibie jeszcze jeden resp jest. Tutaj po lewej stronie. O, tutaj. Ale tutaj również go nie ma. Dobra, Furion nam się już respi, także chodźmy jeszcze na sypialnię, sobie zbijemy dwójeczkę i sprawdzimy tego jednego respa. Może tam akurat będzie dem. To sobie go zbijemy na szybkości. Cyk. I czy mamy demonisa pana nicości? Nie mamy demonisa, ale mamy dwójkę, także zbijmy sobie dwójkę. Może ona da coś na otarcie łez i co da? Nic nie dała. Dobra, także lecimy z Furionem. I ja zrobię krótkie cięcie, bo zbierzemy się tak to na tą łowkę, nie? Zbierzemy się na tą łowkę i zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Cyk, Furion i cyk, nic nie dał. Także widzimy się za moment. Dobra, no, powiem tak. Będziemy bili dema, ale niestety łowczyni nie ma. Zobaczymy. Nie ma łowczyni, napisałem już, niestety. Zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj z tym demonisem, jaki będzie locik. Także no, chyba będziemy już bili. Co to zapiera? A, główki. No spoko, spoko. No nawet spora grupa jest. Nawet spora grupa. 3, 4, 5, 6, 7, 8 osób. Nice, ładnie. Oby nikt nie padł, bo mamy jednak tutaj 180, nie 190, tu 190. Zrobimy krok do przodu. Żeby tylko nie rąbnął jednym strzałem kogoś, bo to będzie lipa, naprawdę lipa. No mam nadzieję, że nikt tutaj nie padnie, żeby lot był dobry. Jako tako. Dobra, powiększmy sobie tutaj to. No i demonis. Na razie 5% stracił. Emocjonująca walka, jak widać. Tak. No właśnie, muszę tutaj jeszcze to błogo jedno wykorzystać z lotem. Zastanawiam się, na jaką M2. Możecie mi dać jakąś propozycję. Może na gąsa na przykład bym sobie użył tą M2, to błogo. Na gąsa albo nie wiem, na Worundiela. O, na Worundiela może na przykład bym sobie użył to błogo. Albo, no nie wiem, no jest wiele różnych ciekawych hedwójek, na które mógłbym je użyć. Dobra, 57% ma nasz Demonis. 31 już ma kolejny cebek z zamrożeniem. I będzie końcówka. I zobaczymy, jaki lot. Mamy heropierek, kulki. Dobra, także sobie tak zrobimy. Dzięki. I tak. No i dobra, to sobie może poszukamy jakichś herosów, co by tu można było poszukać. Dostaliśmy jakieś dwa śmiecie. Okej. No dobra, to krótkie cięcie i zobaczymy się zaraz. Dobra, wiecie co, tak sobie pomyślałem, że w sumie, bo mało rzeczy mogę robić tak teraz aktualnie. No bo mam tam gdzieś postacie porozstawiane, tym moim magiem nie za bardzo daję radę na expie. Muszę troszkę jeszcze pomęczyć go, no i przede wszystkim ekwipunek jakiś zdobyć, lepszy. To sobie poszukamy herosów. Poszukamy sobie herosów z racji, że był tytan. Miał być drugi, ale no niestety okazało się, że go nie ma. Nie było również kicka bitego, ale był za to demonis. Nie wiem, czy przypadkiem. Tak, Kościej też był. No to teraz trzeba poszukać czegoś. Myślę, że przewodnik to jest dobra opcja. Mam nadzieję, że w końcu coś mi z niego wypadnie. Pokażę wam tutaj mój licznik odnośnie przewodnika. 47 bić, 7 heroików i 12 unikatów. To jest po prostu dramat. To jest dramat, naprawdę. Ponad połowa bić to są zwoje. Nie to, żebym jakoś bardzo narzekał, że potrzebuję tych zwojów, tak? Bo ich nie potrzebuję. Dlatego tak. Bo tutaj jeszcze w ogóle powiem wam, ktoś pytał, jakie mam te budki eventowe. No to właśnie mam te również ze swoim podpisem, także no ładny mag by był z podpisami. Teraz jeszcze tylko czapkę z podpisem. Zbrojki się oczywiście nie da. No i pierek z podpisem. Chociaż no.
Mi zależy najbardziej chyba na tym pierku z Mazura, no ale na razie mój mak, że tak powiem, jeszcze jest zbyt cienki w uszach, żeby podbić się na tego Mazura i żeby tam sobie jakoś postać w miarę na spokojnie, bo nie chodzi mi o stanie typu raz padnę, raz wygram, bo to się mija z celem po prostu. Za dużo czasu bym stracił na samo łażenie na tego Mazura, a co dopiero na zlotanie takiego pierka. No ja rozumiem, są też sytuacje, gdzie po jednym, dwóch, trzech biciach spada legenda. Mnie to troszkę denerwuje, chociaż chciałbym osobiście być w takiej sytuacji kiedyś, gdzie za pierwszym czy za tych pierwszych 10 biciach zlotać sobie po prostu legendę. No pewnie to jest dość przyjemne uczucie. No niestety mi się tak nie udało. Jedyną moją taką szybką legendą to jest tutaj na Inferno, to są te łapki za Naniela. Twój nie Ananiela, tylko Sataniela, przepraszam. Łapki z Sataniela. No były one dość niespodziewane. Przechodziłem akurat szukając dema, no i zaatakowałem i zobaczyłem, że mam legendarne łapki w ekwipunku, dlatego też no było zaskoczenie. Miłe, oczywiście. No ale teraz te dwójki już jakoś średnio się tutaj popisują. Coś tam sobie latałem po tych wszystkich dwójkach, coś pozbijać, to tamto, bla bla bla. No i suma summarum, jakoś zbyt wiele nie zdobyłem z tych dwójek. Mam nadzieję, że ci herosi będą przynajmniej bardziej otwarci na to, żeby mi dać tych legend więcej. Na przykład taka szata z przewodnika, ja bym nią bardzo byłbym zadowolony taką sobie latając. Teoretycznie mógłbym już sobie założyć takie oślepienie. Mógłbym już sobie założyć, miałbym wtedy podwójne oślepienie, a poza tym tamta zbrojka ma całkiem niezłe statystyki. Jednakże nie wiem, czy bym to zrobił, bo jednak ja planuję złożyć sobie tutaj zbrojkę, rzecz jasna, na 83. Z bonusem, raczej z cebekiem. Raczej z cebekiem. Fizyczna osłona też jest dość kusząca, ale jednak chyba skoncentruję się na takim bardziej ofensywnym magu, niżeli takim, który po prostu więcej przetrzyma. Wolę sam wybombić niż więcej przetrzymać. Tym bardziej z tymi bonusami, które też są, że ten dotyk nie jest wcale taki ratujący bardzo. To jest coś w stylu podtrzymania, ale jeśli wejdzie na przykład jakiś hit z dotykiem, a ma się koło, powiedzmy, nie wiem, 20%, czy nawet mniej. Powiedzmy, to już jest po ostatnim ratunku, walka już się ciągnie, wchodzi dotyk na 20%. To szczerze, wolę wybombić CBK niż obronić na przykład takiego krytyka od tanca, tak? To wolę mieć szansę, żeby ubić go CBkiem, a nawet może wejść potężny CBek i to już wtedy w ogóle początek walki równa się z końcem praktycznie. No i tego przewodnika jak na razie ni widu, ni słychu. 17 minut odcinka za nami, także no mam nadzieję, że uda nam się znaleźć tego przewodnika. A jak znajdziemy przewodnika, to jeszcze pójdziemy za kostkiem. Jeszcze pójdziemy za kostkiem, bo jego również sobie męczę, jak sami widzieliście pewnie. No tutaj 47, tu 38 bić. Opętanego Paladyna, powiem wam, że tym 83 dzisiaj jak sobie zbiłem, to zbiłem go na 100%. Mam to nagrane oczywiście. Zbiłem go bez straty HP końcowej. Także naprawdę ładnie mi ta walka poszła. No jako tako powiem wam, że ten mag sobie radzi sobie powoli. Powoli się rozwija i mam nadzieję, że tylko do przodu to będzie szło, bo cofać się na pewno nie będzie. Także no mówię, pierek, zbrojka, no i oczywiście pomka, skica. To jest coś, co by mi się bardzo, bardzo, chyba najbardziej z tych wszystkich trzech rzeczy przydało. Z pierka, zbroi, to ta pomka by mi się chyba najbardziej przydała, już bym miał gwarantowany koniec jakby budowy mojego maga, bo to jak się zlota tą pomkę, to jest właśnie najcięższe, zlotać tą legendę z tytana, a aktualnie tego kicka nie bije, więc szanse są zerowe, no szanse są zerowe przez brak bicia tego tytana. Dobra, został nam ostatni resp, ale najpierw sobie logniemy na Furiona, znaczy ostatnie dwa respy, to już sobie dojdę tam sam po Furionie i zaraz zobaczymy, okaże się, czy Furiona jeszcze nie ma, to sobie chwilkę na niego poczekamy i zaraz okaże się, czy jest tam pan przewodnik. No powinien być, no raczej mi go nikt nie wybił, mam nadzieję.
A jeśli go nie będzie, to od razu ruszę za Kościejem. I ruszę, jeśli nie będzie przewodnika, to wtedy poszukam chwilę sam kostka, dopóki go nie znajdę pewnie. A jeśli będzie przewodnik, to wtedy wierzę, że Kościej również stoi. I poszukamy sobie również kostkę. Także no, widzimy się za momencik. No dobra, mamy kostka. Zaraz znowu sobie przejdziemy za przewodnikiem. No i co, dajmy auto. No i dostaliśmy worek, czyli żenadę. Żenada po prostu, żenada. Kolejne bicie doliczone do licznika i kolejne nieudane oczywiście. Także no, ja sobie jeszcze raz przelecę za naszym przyjacielem, złym przewodnikiem. Tutaj Andarum sobie przejdę jeszcze z wami, bo może jeszcze Obka w międzyczasie spotkamy. To byśmy sobie zbili dwóch herosów. Mam nadzieję, że i tym razem udałoby mi się z nim wygrać. Zaraz zobaczymy, czy jest tutaj przewodnik. Tutaj go nie ma, dobra. Także lecimy sobie dalej. No i tak. No i myślę, że już po tym przewodniku to będzie koniec tego odcinka. Dzisiaj jakoś długo nie będzie, ale no niestety główne plany mi się nie powiodły, ze względu na to, że mam zbyt duże braki na magu 161 i muszę tam najzwyczajniej w świecie po prostu troszkę polatać na ważkach, za tymi neutralnymi przedmiotami heroicznymi, jak i unikatowymi, żeby coś posklejać, plus do tego jeszcze no niestety będę musiał się troszkę pomęczyć na apce. No i tego maga sobie zaraz też ustawimy gdzieś, więc to kolejna postać odpada. No i paladynem również stoję na dwójce. Znaczy będę stał na dwójce, bo jestem aktualnie u Tuni, bo sprzedawałem śmieci. Sobie w międzyczasie coś tam pozbijałem, sekty, oczywiście nic nie znalazłem i nic ciekawego nie lotłem. No i wojem 300 stoję sobie po kamyk. Stoję po kamyk, no i mam nadzieję, że już wkrótce zmienię E2 na Arteniusa, żeby lotać kamyk numer 3. Już ostatni w tym wypadku byłby do mojej zbroi legendarnej. No i mam nadzieję, że nastąpi to jak najszybciej, jak najszybciej. No i tak, teraz odnośnie tych odcinków, które będą się miały pojawiać, już niedługo pewnie, które będą się pojawiać, czyli ten, nagrywany dzisiaj, 11 listopada. Kolejne odcinki mam zamiar wrzucić wam parę miksów, bo naprawdę tyle, co się uzbierało, tych wszystkich bić, herosów, nie herosów, tytanów. I chciałbym właśnie wrzucić to wam i prawdopodobnie podzielę to na dwa miksy herosów i jeden miks tytanów. Także no, możecie się spodziewać, że w niedługim czasie właśnie takie odcinki się pojawią. Możliwe, że również coś z Dionizos się pojawi, z expa tej mojej czarodziejki, którą mam na 130 levelu aktualnie. No i tak to co? No ja będę tutaj cały czas walczył, żeby polepszyć tego swojego maga, wojownika, paladyna, jak i drugiego maga, tego na 160 levelu. No i jego oczywiście dobiję, no i pewnie dobiję go na którymś z odcinków, tak żeby już finalnie pokazać wam, jak jest postać skończona, albo skończę tą postać przy was, jeśli chodzi o exp, czyli ustawię się gdzieś na dwójce, albo poszukam sobie w tym czasie herosów, jak już dobiję ten level. No to jeszcze wszystko zależy od tego, jak, kiedy i gdzie. No ale wszystko się jakoś ułoży i na pewno to zobaczycie. No i tak, no i powoli będę rozwijał po prostu sobie te wszystkie postacie. Będę miał już cztery postacie w sumie wyekspione. Tego wojownika na 300 jeszcze będę coś tam później kminił. Ale to dopiero już po tym, jak zrobię to, co zrobię i po pewnym czasie, jak już uda mi się coś skończyć. To wtedy, ty jeszcze nie zdradzę, co mi się uda skończyć, to wtedy zabiorę się za wbicie jeszcze paru leveli, żeby to po prostu ładniej wyglądało, taki 313 to mech. No, ale to wszystko oczywiście zobaczycie, to wszystko zobaczycie, mam nadzieję, że wam się to również spodoba w przyszłości. No i mam nadzieję, że ta seria będzie kontynuowana, to się rozgadałem za tym przewodnikiem, szukając go przy okazji. No, ale na razie ni widu, ni słychu. Może tutaj się pojawi wykrzyknik, znaleziono herosa, wykrywacz herosów, coś tam, bla, bla, bla.
No na razie się nie pojawia, się tutaj nie pojawiło, także lecimy do zburzonej twierdzy i całą resztę ja już sobie przelecę sam i ewentualnie się zobaczymy za momencik. No niestety przewodnika nam się znaleźć nie udało i tym akcentem zakończymy ten odcinek. Ja Wam dziękuję bardzo za obejrzenie, trzymajcie się i do następnego. Cześć!